Cześć i czołem, witam Was serdecznie na kanale OFPC w kolejnej prezentacji komputera i dla kolejnego Tomasza. Słuchajcie, ostatnio był bardzo wypasiony komputer dla pana Tomasza, gdzie znowu mamy pana Tomasza, ale komputer w zasadzie nie dla niego i nie jako prezent od żony, ale komputer dla córki, dla 12-letniej córki. Sam mam tylko ciutkę młodszą córeczkę i wiem mniej więcej, jakie są oczekiwania dzieci w tym wieku, więc ten zestaw, no moja córa nie ma aż tak wypasionego, zwłaszcza jak chodzi o budowę, ale szczegóły po krótkim intro. Zapraszam. Zacznę, moi drodzy, od obudowy, nad którą się absolutnie nie będę jako specjalnie długo zatrzymywał, bo w zasadzie tą obudowę widzieliście. Jest to Sharkun 300T, to jest dokładnie to samo, niemalże kropka w kropkę, ta sama obudowa co Sharkun 300H, która już wielokrotnie na tym kanale gościła. W zasadzie jedyną taką realną różnicą to jest front, a dokładniej jego design, po prostu nieco różniący się od tej w 300H. 300T posiada również dwa panele szklane po bokach, mamy dość taki meszowy i prześwitujący front, mamy tutaj komplet czterech wentylatorów, podświetlenie oczywiście regulowane, więc możemy sobie ustawić tutaj jeden kolor podświetlenia, duży i taki mocno meszowy z filtrem przeciwkurzowym, oczywiście top i bardzo ciekawie zdejmowane panele, czyli po prostu je do góry podsuwamy. Natomiast płyta główna tutaj jest w standardowy sposób montowana. Sama obudowa jest wypasiona, ale dość duża, żeby nie powiedzieć gigantyczna i wręcz nieproporcjonalnie droga do reszty zestawu. Do reszty zestawu, w której skład wchodzi również system operacyjny, monitor oraz zestaw myszki i klawiatury za w sumie ponad grubo 1000 zł. Sam komputer, a właściwie same podzespoły są więc dość mocno budżetowe, co nie oznacza, że słabe, zwłaszcza dla 12-letniego dziecka, gdzie będzie grane w takie gry jak mniej więcej na przykład Euro Truck Simulator 2, czy chociażby GTA. To już są gry, które mają kilka lat na liczniku i podzespoły, które tutaj znajdziecie, w zupełności spełniają ich wymagania i to jeszcze z naddatkiem, tym bardziej, że monitor mamy Full HD, to panie, hulaj piekła, jak to się hulaj, coś tam piekła nie ma, no nieważne, zobaczcie sami. Hulaj dusza, piekła nie ma, o. Jak wspomniałem, zestaw jest dość budżetowy i tutaj mamy również elementy akcesoryjne. Ja nie będę ich pokazywał, bo szczegóły znajdziecie w opisie tego filmu, co zaś stanowi klucz, czy nie wiem, wnętrze tego komputera. Zacznijmy od procesora. Jest to procesor, co doskonale widzicie, Intela i jak też doskonale widzicie, po boksowym układzie chłodzenia nie jest to 12 generacja. Tutaj również trzeba było nieco przyciąć, ale moim zdaniem 10400F to jest procesor o wystarczającej wydajności do tego, żeby nie tylko pociągnąć te gry Full HD, ale w zupełności zadowolić i spełnić oczekiwania de facto docelowej klientki. Chłodzenie boksowe do tego procesora jest również wystarczające, nie trzeba było tutaj i ja też nie widziałem sensu w zakupie chłodzenia jakiegoś niereferencyjnego, bo owszem, byłyby nieco lepsze temperatury, wyższa kultura pracy, ale mamy bardzo dobrze wentylowaną obudowę, którą w zasadzie dostaliśmy od Sharkuna za darmo, warto więc było to wykorzystać i nie przepłacać, a zwyczajnie zaoszczędzić na tym elemencie. Na elemencie, który można było spożytkować i dołożyć na przykład do pamięci RAM. Tutaj mamy 16 GB RAMu już na starcie w dwóch kościach działające w dual channel i w zasadzie kupiłem najtańsze, które w tej cenie były. Akurat Good RAMy w dokładnie 3200 taktowania, Iridiumy. Co tu dużo mówić? No dobre po prostu kości. Całość została osadzona na płycie głównej i tutaj dość ważna kwestia, ponieważ płyta główna wcale taka budżetowa nie jest, ale to przede wszystkim dlatego, że mamy tu również połączenie z internetem bezprzewodowe oraz wbudowany moduł Bluetooth. Jest to płyta od MSI i również tutaj za chipset nie przypłacałem, bo jest to B560 Mortar Wi-Fi, czyli płyta, która bez problemu sobie poradzi z tym procesorem, nawet pozwoli na upgrade w ewentualnej przyszłości na przykład jakiś wyższy model. Oczywiście należy pamiętać o generacjach i ograniczeniu podstawki, ale myślę, że chyba dla większości moich widzów jest to jak najbardziej jasne.
Karta graficzna. No tutaj mamy procesor, który nie posiada karty, jest integrowany, więc zostaje nam tylko i wyłącznie karta dedykowana. Mamy kartę od Gigabyte'a, dokładnie jest to GTX 1650. Moim zdaniem karta, która do tych gier w rozdzielczości Full HD w zupełności wystarczy. Co więcej, no 12-latka raczej nie będzie sobie wyrywała włosów z głowy, jak przyjdzie obniżyć w niektórych produkcjach AAA wymagania, a właściwie ustawienia detali grafiki z najwyższych na przykład średnie. Wciąż to wszystko będzie bardzo fajnie wyglądało, a na pewno gry będą chodziły po prostu płynnie. No i kolejna kwestia, czyli zasilacz, bardzo ważny element. Tutaj sprawdzona konstrukcja z tych budżetowych, jest to dokładnie Vero L3 o mocy 500 W od Silentium PC. No oczywiście zasilacz ukryty w piwnicy obudowy, więc go tutaj nie widzicie. No i dysk. Dysk tutaj M2 jak najbardziej, dokładnie jest to Crucial P2 o pojemności 1 TB, czyli w zasadzie z zapasem córka posiada znacznie dysk o mniejszej pojemności, jej to w zupełności wystarcza. Myślę, że tym bardziej tutaj nie będzie problemu z ilością miejsca do dyspozycji użytkowniczki. Jak chodzi o pozostałe akcesoria, to tak jak wspomniałem, dokładne linki znajdziecie w opisie, więc zachęcam do sprawdzenia, co tam jest, co jeszcze znalazło się tak naprawdę w całej paczce z tym komputerem, bo mówimy tu o gotowej konfiguracji, w zasadzie do podłączenia i do korzystania. Ode mnie to jest na tyle, ja Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć, trzymajcie się.